all know why we're here. We've got a store to take. The plan is simple, elegant. Listen to Lester, pay attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. Things go bad, you know the drill. This wasn't organized, we don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not gonna be an issue because everything's gonna go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself, no problem. But you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep, no problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Siemano. Witam was wszystkich w GTA 5 i robimy w końcu napad na Stragan. To jest to. Na to wszyscy czekali. Napad na Stragan. I będzie kozacko. Wsiadamy do autka i lecimy od razu z grubej rury, bo nie ma co się opierdzielać. Nagrywam dla was na zapas. Jak bardzo dobrze wiecie, odcinki nowe z Mombazu, bo wszedł nowy update do Mombazu i trzeba pocisnąć z tym troszkę. Trzeba wziąć i się ruszyć w końcu z dupy, olać tą szkołę i dla was powrzucać trochę odcinków. Więc lecimy z tym koksem. I jedziemy. Bo nie ma opierdalania się, trzeba robić pieniądze, trzeba zrobić napad na Stragan, żeby w końcu zdobyć te nasze polskie piękne jabłka. Więc jedziemy, bo inaczej nie mamy co jeść. Proste. A jeszcze musimy dać temu zjebowi kilka jabłek, żeby się od nas odwalił. I jego córce bakłażana, żeby była spokojna, bo wariuje. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to no. Jak jestem, kurwa, głupi. Dobra, mniejsza o to, jedziemy obrabować ten Stragan z tymi diamentami. Mamy cynk, że tam jest dużo jabłek, jest jeden ogromny bakłażan. No jedziemy i... Ach, musiałem, przepraszam was. Pod ostatnim odcinkiem nikt nie policzył, ile ludzi potrącił i tak dalej. Więc no... No nie wyświetlam komentarza. A my jedziemy do góry, ponieważ tam musimy wrzucić gaz bzz, ten, który robi bzz, 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 żeby myśleć, że... O, apteczka, ciekawie, a to w tą stronę, w tą wyrtę. Idziemy do góry, wrzucamy ten gaz i kradniemy te jabłka, bo ciężko, ciężko. Dlatego lecimy z tym koksem, żeby się wyrobić mniej więcej w 20 minutach odcinka. Biegnij, biegnij, Franklin. Do tego zostałeś stworzony, do biegania po dach. Do tego zostałeś stworzony i rób salto, Kiemon. Dokładnie tak. God damn it. Ta gra nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać tymi akcjami. I pamiętajcie, aby zostawić subika, dzwoneczek, żeby wbijać na live'y. Bo live'y to jest bardzo ważna rzecz. Dobra. Jesteśmy tu. Musimy wejść tu. Jeszcze trochę, mamy piękną panoramę na nasze Los Santos, w którym zaraz zaraz obrabujemy ten... A! Za mocno? Wpadło! Mamy to! Dobrze, że Franklin nie wpadł, bo inaczej byśmy musieli... O, chwilka. Ojoj, poszli spać. A my tutaj z procami i patykami wchodzimy i zbieramy te wszystkie jabłuszka. Mamy już 200-400 tysięcy jabłek. O, rok. Pokaźna kwota, idziemy tutaj, bo tutaj są droższe te wszystkie jabłuszka. O, milion, pięknie. Więc zbieramy dalej. No i nie zostawimy tutaj nic, ponieważ no, kto by... O kurde.
zbieramy to na spokojnie, im więcej zbieramy, tym więcej będziemy mieli dla siebie, dla tego pacana. Jeszcze wiadomo, bakłażan dla jego córki, czyli kogo tam był, nie wiem, może to jego sponsorka. Czy tutaj wszystko mamy? Tutaj jest zostawione, jeszcze tutaj, ach, elegancko, 4 miliony mamy, 4 miliony jabłuszek, to jest to. Tutaj wszystko zakoszone, tutaj też zakoszone. O! Get out of here! Dobrze! Jedziemy! Stragan z jabłkami obrabowany, ale ten motor aż nie ma siły. Mamy tyle tego w naszej torbie, więc jedziemy za tymi koleżkami, którzy pewnie wiedzą, gdzie jechać, bo ja nie wiem, gdzie jechać. Goddammit, pojazdu, co ty odwalasz? Oj, mamy! Przejechała policja, która próbuje nam zabrać te piękne jabłuszka nasze polskie. No i bakłażana dla tej idiotki. Więc jedziemy dalej. No ten motor przecież nie chce jechać. Ach. Dobra, to się źle skończy, jak ja tak będę szarżował. Ja mam skoczyć. No, powodzenia. Udało się. W dupę, co za idiota. A, zabrane. Okej, jedziemy dalej. Ciul mu w dziurę. A, mamy 4,5 miliona. No i to chyba wszystko. Obrabowaliśmy. A. No to dawaj szybciej. Jedzie czy nie? Co za idiota? Przecież te tunele prowadzą w tą samą stronę. Ja pierdzielę. Co za pacan. Kogo my wzięliśmy na ten napad? Ja nie wiem. Amatorzy. Amatorzy. Mamy 4 gwiazdki. Wow. Nie spodziewałem się 4 gwiazdek. Dobrze, że jeszcze czołgi w nas nie strzelają. Bo bym się obsrał całkowicie, bo przed tym już bym w ogóle nie uciekł. No i mamy elegancko. Jakaś woda. Nie wiem, co tu się dzieje. Ja myślałem, że weźmiemy, wsiądziemy tam w jakąś audiczkę i spierdzielimy po prostu stamtąd. Ale co się okazuje, to też jedziemy po jakichś kanałach. Podobnie wygląda główna ulica Warszawy. Jeżeli jesteście z Warszawy, to przepraszam za to, że uraziłem naszą piękną stolicę, jaką jest Warszawa. No ale trzeba pocisnąć trochę bekę z tej Polski. Tutaj powoli, żeby nie przechaczyć w sufit. I powiem wam, że naprawdę miło mi się gra w GTA. Ponieważ no, bardzo fajnie się przypomina. Jest taka nostalgia, jak to wszystko przechodziłem na PS-ie, jeszcze trójce. No i wyjeżdżamy na zewnątrz. Wow. Oho. Chyba mamy zabawę. Grarachir. O, zniszczyła się. Łatwo. A, czyli wystarczy w nich przyłożyć i one się wszystkie psują. Grarachir. To mi się podoba. Gdyby tak łatwo szło zniszczyć te wszystkie radiolki, to by było git. O, mam. Musimy to zrobić. Musimy. O, uwaga. Jep. Pięknie polecieli jak lalki. O. Tu jeszcze jakiś decydent przyszedł, dlatego go też trzeba sprzątnąć, sprzątnięty i jedziemy dalej. O, kolejny koleżka do kolekcji. Takie nic mi się podobają w tym GTA. To jest to i ten piękny taki klimat już zachodzącego słońca. Coś pięknego. Jeden motor się już dymi. Co teraz? F. Jak Formuła 1. I nawet uda nam się zmieścić w 15 minutach, więc... Kozak. A teraz jedziemy do kryjówki. Wzrost umiejętności ekipy Dance. Paige Harris po 25%, więc... Na następny napad będą już bardziej wyszkoleni. Będziemy mieli więcej możliwości, więcej czasu i wszystkiego. Więc jedziemy. I to jest gdzieś tutaj niedaleko. Wcale nas policja już nie widzi.
A, oni gadają z paki do nas przez ścianę. Można, można. GTA 5, witamy. No i... to jest gdzieś tutaj. A, to jest tu. Dobra, jedziemy. I pewnie zaraz będziemy kończyć odcinek, bo ja wiem, co się zaraz stanie. Więc ja się z wami pożegnam. Wy zostawcie subika. No i do następnego, więc... jedziemy zobaczyć, co on nam powie teraz. Halo? Zalicz tę misję. Dziękuję. Ja się będę z wami żegnał, ponieważ wiem, co się teraz stanie. Więc do zobaczenia w następnym. A wy obejrzyjcie sobie to do końca i widzimy się w następnym odcinku. Take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh?